Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Mówię do Was z Warszawy. W Warszawie jest piękna pogoda, powiedziałbym, że nawet wiosenna. Karolu, jak u Ciebie w Krakowie? Myślę, że również piękna. Tak, więc w ten piękny, wspaniały dzień witamy Was. Przygotowaliśmy dla Was prezentację, którą nazwaliśmy Monitoring szyty na miarę. I tak naprawdę dzisiaj chcielibyśmy porównać dwa, że tak powiem, najważniejsze albo najbardziej znane, albo jedne z najbardziej znanych narzędzi do monitoringu, czyli Prometeusza i Elastic Stacka, lub jak ktoś woli Elka. O czym ta prezentacja nie jest? Ta prezentacja nie jest o tym, kto jest lepszy i nie będziemy porównywać ich na zasadzie, kto ma lepsze rozwiązania, a kto gorsze. Prawdopodobnie większość z Was używa jednego z nich, a niektórzy może nawet dwóch, albo kiedyś słyszeliście. Ta prezentacja jest o tym, czy da się mieć metryki i logi w jednej zakładce i używać tylko jednego narzędzia. I tak też ją zbudowaliśmy. Skąd się wziął pomysł na prezentację? Otóż w firmach, w których pracujemy, ja pracuję obecnie w firmie Adform, Karol w Wodeno, często toczą się dyskusje o tym, czy można mieć pełen monitoring łącznie z logami w jednej zakładce, w jednej aplikacji, żeby tego nie rozbijać i co chwilę nie przełączać się. Na jednym z meetupów również słyszałem, byłem członkiem takiej dyskusji o tym, że była firma, która ma nawet 11 systemów do monitoringu, więc chcemy dzisiaj odpowiedzieć na pytanie, czy da się mieć i logi, i metryki w jednej zakładce, więc zapraszamy na przygodę, którą dla Was przygotowaliśmy. Świetnie, więc ja nazywam się Tomasz Gnitow, jestem Senior IT System Engineerem. Część z Was może mnie kojarzyć z meetupów, w miarę często udzielam się albo prowadzę prelekcje. Sam też jestem organizatorem meetupów DataOps Polska, gdzie nie skupiamy się na danych. Jestem człowiekiem, który trzyma jedną nogę w DevOpsowych rzeczach, a drugą w danych i staram się to łączyć, dzielić. I te światy przenikają się nawzajem. Często też mówię, że dane płyną w moich żyłach, no bo tak to jest, jednak jestem człowiekiem, który bardziej jest zainteresowany danymi i stara się dołączyć do tego tą działkę DevOpsową. Karolu? Cześć, ja natomiast jestem Karol Cienkarz, może nie mam aż tak tutaj rozległego zawodowego życiorysu. Natomiast funkcjonuję obecnie jako cloud inżynier, troszkę też w obszarze DevOpsowym działający w firmie Wodeno, gdzie tak naprawdę skupiamy się obecnie na rozwoju infrastruktury w chmurze, przy tych podejściach teraz modnych, a mianowicie infrastructure as code. Dbamy o CI/CD, oczywiście z racji też powiązania tutaj z tematyką zapewniamy też monitoring czy zarządzanie logami. Dodatkowo administrujemy klastrami Kubernetes. No i troszkę też liznąłem tutaj tematu, o którym wspomniał Tomek, czyli związanego z różnego tutaj rodzaju obszarem DataOpsów, a mianowicie zarządzam i administruję, rozwijam klastry Apache Kafka w firmie, tam w zależności od różnych środowisk. No to tyle o mnie. Więc agenda. Prezentację podzieliliśmy na dwie części. Pierwsza będzie o Elastic Stacku i Karol, że tak powiem, opowie o tym. Będzie demo. Druga część będzie o Prometeuszu i będzie demo. Ja tak jakby przygotowałem tą część. Na koniec wnioski, porównamy sobie, który z tych dwóch narzędzi, w których obszarach, że tak powiem, sprawdza się, gdzie można by było jeszcze poprawić i na koniec oczywiście odpowiemy na to najważniejsze pytanie, czy da się mieć i logi, i metryki w jednym narzędziu. Będziemy używali dwóch, a właściwie trzech linków do demo. Tak naprawdę, jeżeli jeszcze nie używacie któregoś z tych narzędzi albo chcielibyście, to polecamy trzy linki. Demo Elastica można sobie skopiować, pobawić się. Wszystko oczywiście jest online, przykładowe metryki, logi. Można sobie przeklikać i zobaczyć możliwości. Drugi link jest tak naprawdę linkiem, pod którym znajdziecie zarówno node eksportera, Prometeusza, Grafany i Push Gateway. A trzeci to jest taki oficjalna Grafana, gdzie na koniec też będę pokazywał możliwości, które można wycisnąć i co można tam zobaczyć. Więc jakbyście chcieli w firmie zrobić sobie proof of concept albo po prostu się pobawić z ciekawości, to zachęcamy, to są trzy linki, których będziemy
używali. Ja się wyłączam, do zobaczenia za chwilę. Teraz Karol, proszę bardzo. Dobrze, to zacznijmy od mojej części. Ja tutaj najpierw rozpocznę w tematyce Elasticstacka, potem prezentację będzie rotował Tomek. Tak więc zacznijmy w ogóle od pytania, co to jest ten Elasticstack, ELK Stack. W internecie, w sieci funkcjonuje wiele nazw tego zestawu narzędzi. Natomiast generalnie ELK pochodzi od trzech najbardziej znanych głównych komponentów, a mianowicie Elasticsearcha, Logstasha i Kibany. Sprawdziłem w internecie tak naprawdę pierwsze kilka linków, jakieś forum, co to tak naprawdę jest ELK dla takiego zwykłego, może niezwykłego użytkownika sieci, ale natomiast takiego, który działa w tym obszarze. Jedna z najbardziej popularnych opinii to jest tak naprawdę powiązanie ELK-i silnie z logami, co zresztą tutaj jesteśmy w stanie zobaczyć. ELK jest do logów. Jeżeli chodzi o metryki, to używamy Prometheusa, tak? Zaraz Tomek pewnie powie też dlaczego. Tu ktoś zauważył, że sprawa obszaru związanego z alertingiem kosztowo po prostu kogoś zabiła. Rozumiem, że chodziło o projekt. Wiąże się to z tym, że znacząca część związana z alertingiem jednak jest w tych wersjach wyższych, które są wersjami płatnymi. Kolejna tutaj opinia mówi o tym, że owszem, ELK do logów jak najbardziej, natomiast jeżeli chodzi o metryki i alertowanie, to po prostu ktoś tego nie lubi i wie, że to działa, da się to zrobić, ale no, po prostu nie przypadło mu do gustu. Spójrzmy z góry, jak wygląda taka bardzo typowa architektura takiego Elasticstacka. Idąc od lewej, najpierw mamy różnego rodzaju bitsy. Są to agenci, którzy służą nam do pobierania z różnych węzłów, z różnych urządzeń interesujących nas danych, czy to są logi, czy to są metryki. I po zebraniu takich danych bitsy wysyłają te informacje w górę. Mogą to robić bezpośrednio do Elasticsearcha, natomiast pomiędzy istnieje taki komponent jak Logstash. Zadaniem Logstasha, oprócz tego, żeby połączyć się z wszystkimi tutaj bitsami, jest możliwość różnego rodzaju filtracji, parsowania, jakiegoś tam manipulowania tymi danymi przed wysłaniem ich w górę, gdzie na przykład może odebrać z Elasticsearch. Elasticsearch to jest tak naprawdę serce całego tutaj stacka. Jest to nasza baza, silnik wyszukiwania. Generalnie napisane jest to w Javie, co też jakby może sugerować, że owszem, jesteśmy w stanie to uruchamiać na wszelkich platformach, natomiast temat optymalizacji tutaj, to myślę, że można by o tym niejedną książkę pisać. I finalnie mamy Kibanę. Kibana służy nam do tak naprawdę interakcji z całym stackiem. Możemy sobie tutaj analizować dane, przeszukiwać różnego rodzaju wizualizacje, administrację całym klastrem. No, głównie jeżeli taki klaster już stoi, to jako taki end user, to kontakt mamy tylko i wyłącznie z Kibaną, oczywiście, jeżeli wszystko działa. Jak tutaj jesteśmy w stanie zauważyć na dole w lewym dolnym rogu, funkcjonuje, Elasticsearch funkcjonuje w wersji on-premise, jak również cloud managed, jak i self-managed. I myślę, co jest tutaj interesujące, to link dokładnie z pricingiem, gdzie niestety jesteśmy w stanie zobaczyć, że owszem, mamy wersję open source i opcję basic, za które płacić nie musimy. Oczywiście basic z pewnymi ograniczeniami. Natomiast krojąc w dół, jeżeli chodzi o listę feature'ów, to zaczyna nam się to niestety rozjeżdżać i musimy mocno przemyśleć, czy akurat funkcjonalności, które nas interesują i które są takim game changerem, jeżeli chodzi o zastosowanie Elasticstacka, nie są w tych wersjach płatnych, a na chwilę obecną po prostu nie puszcza nas budżet. Jeżeli chodzi tak z mojego doświadczenia, to istotne obszary są związane z security i z alertingiem, które jeżeli chcemy to zrobić tak naprawdę od deski do deski, żeby to funkcjonowało, żeby czuć się pewnie, to obawiam się, że niestety musimy wejść w te obszary, które już są płatne.
Dobrze, to przelećmy teraz dosłownie troszkę bardziej szczegółowo po dwa, trzy zdania o każdym komponencie. Bice. Występuje wiele rodzajów tych agentów zwanych bicami, tak jak tutaj mamy przedstawione najbardziej popularne z nich. Jest to FileBit, który służy do zbierania głównie logów. Mamy MetricBit, jak sama nazwa wskazuje, i co tutaj też troszkę łamie stereotypy, MetricBit zajmuje się zbieraniem metryk. Mamy tutaj PackBita związanego z pomiarami, różnymi pomiarami sieci. Mamy WinLogBita, AuditBita, HeartBita. Tego jest naprawdę dużo. Tych modułów, pluginów jest naprawdę bardzo dużo i co więcej, Elastic zachęca, jeżeli coś nam nie pasuje, mamy z czymś, nie wiem, złe doświadczenia, czy nie spełnia w 100% naszych wymagań, napisz swojego bica, weź udział tutaj, bądź kontrybuuj do tego community. I z tego, co pamiętam, to bicy są pisane aktualnie w języku Go. Tutaj tak naprawdę przytoczę tylko i wyłącznie FileBita i MetricBita po to, żeby pokazać, że zarówno logi, jak i metryki możemy tutaj spiąć za pomocą stacku Elki. FileBit jest to agent, którego uruchamiamy na przykład na jakimś nodzie, w VM-ce. Konfiguracja polega na wskazaniu mu źródła, w którym będą te logi, gdzie będzie narastające logi taki FileBit zczytywał. No i po sczytaniu takich logów zadaniem FileBita jest transportowanie wszystkich tych informacji w górę. Może to być bezpośrednio Elasticsearch, może to być Logstash, już wcześniej pokazany, czy na przykład jako takim rozwiązaniem dodatkowym może to być na przykład klaster Kafki, z którego to dopiero będzie takie wiadomości pobierał Logstash. Słów kilka o MetricBicie, tak jak wspomniałem, taki agent pobiera na przykład z danego noda poda interesujące nas metryki, od takich podstawowych jak zużycie CPU, pamięci, jaką mamy zajętość dysków, popularne IO-ki, czy jakiś tam performance interfejsów sieciowych jesteśmy w stanie tutaj zmierzyć. Dodatkowo jest naprawdę wiele pluginów, które umożliwiają podpinanie się MetricBita do różnego rodzaju procesów. Na przykład ja z doświadczenia korzystam z pluginów Yolokia. One akurat wspomagają pobieranie różnych metryk z komponentów Kafki na naszych środowiskach. Jak widzimy, tych modułów tutaj jest naprawdę dużo i tak samo jeżeli chodzi o pizzy, tak samo same już pluginy do MetricBita. Jak najbardziej, jeżeli tylko mamy potrzebę, możemy rozwijać takie komponenty we własnym zakresie. Dwa zdania o Logstashu. Jak wspomniałem, jest on opcjonalny. Jego zadanie to otrzymać wiadomości z źródła, opcjonalnie przetworzyć je w pewien sposób, sfiltrować, może w jakiś sposób zmanipulować te dane i następnie wysłać tego pobrane dokumenty w górę naszego stacku. Jak tutaj widzimy, są takie trzy wyraźnie zaznaczone segmenty. Input, czyli wskazujemy, na jakie źródła informacji tutaj Logstashowi zezwalamy, filter, czyli akcje, które z tymi informacjami ma podjąć, no i output, co jest następnym krokiem na ścieżce do użytkownika. Przejdźmy teraz do serca całego stacku, czyli Elasticsearcha. Tak jak tutaj wspomniałem, napisane w Javie, bazuje na projekcie Apache Lucene. Jest to full text search engine, który robi odwrócone indeksy, co potem wspomaga bardzo i przyspiesza, jeżeli chodzi o performance przetwarzania różnego rodzaju zapytań. Baza jest NoSQL-owa, natomiast od chyba 2 lat wspiera zapytania SQL-owe. I co tutaj trzeba powiedzieć, to w takiej bazie przechowywane są JSON-y. Wszystkie dane na Elasticsearchu przechowujemy w formacie JSON. Tutaj przedstawiam kilka takich najważniejszych, kluczowych pojęć, bez których ciężko w ogóle funkcjonować w środowisku Elasticsearcha. A mianowicie jest to indeks. Indeks możemy tak naprawdę porównać do
SQL-owego świata, gdzie będzie to po prostu baza danych, dokument, czyli wiersz w takiej SQL-owej bazie danych. Tak jak powiedziałem, jest to format JSON. Następnie mamy mapowanie. Można by to odnieść swego rodzaju do schematów w świecie SQL. Natomiast tutaj trzeba się zatrzymać, ponieważ mapowanie jest tematem bardzo obszernym i bardzo istotnym, ponieważ przekazując informacje, które pole w jaki sposób ma być w takiej bazie danych przechowywane, mocno jesteśmy w stanie wpłynąć na performance. Jeżeli tego nie zrobimy, owszem, LK, a dokładnie Elasticsearch ma możliwość przypisania takich mapowań za nas, natomiast nie zawsze zrobi się to dobrze, czasami może nam to rozjechać. Wtedy w najlepszej sytuacji stracimy na performance, natomiast jesteśmy w stanie doprowadzić do sytuacji, gdzie taka baza może przestać przyjmować nam kolejne wiadomości do danego indeksu, ponieważ nie wie, co z takim dokumentem zrobić, więc go odwróci. Ostatnim pojęciem jest to shard. Nie za bardzo wiedziałem, jak to sprawnie przetłumaczyć na język polski, odłamek, kawałek. Jest to fragment indeksu. Indeks możemy podzielić na więcej shardów, rozrzucić takie shardy pomiędzy nodami, bo sam Elasticsearch możemy klastrować. I jest w stanie to na przykład poprawić performance takiej naszej bazy. Ostatnio tutaj widzimy przedstawioną pozycję Store Lab Job. Jest to powiązane z tym, że chcemy zaprezentować ELK jako rozwiązanie do metryk. Jak wiemy, metryk lubi spływać bardzo dużo, a przestają być one potrzebne czasami bardzo szybko. Jedynie, co byśmy potrzebowali, to takie metryki z okresu tygodnia, sprzed 2 tygodni, zagregować w jakieś średnie statystyczne z godziny, dnia. I przestajemy potrzebować już tych tysięcy, milionów metryk zbieranych non-stop. Sam sobie Elasticsearch w sposób automatyczny tego nie robi. Trzeba to załatwić rollup jobami, co jednak nie jest sposobem, może nie jest taką tematyką, żebym trywialną, trzeba się naprawdę wgryźć, żeby to dobrze zrobić. I ostatnio tutaj mamy komponenty z Kibana. Tak jak wspomniałem, dzięki niej jesteśmy w stanie w łatwy sposób przeszukiwać, analizować, wizualizować, konfigurować swego rodzaju alertowania. Tutaj jest gwiazdka, ponieważ proste alerty jesteśmy w stanie włączyć i ustawiać bezpośrednio na Kibanie. Natomiast wszystko, co jest bardziej skomplikowane, wymaga swego rodzaju analizy agregatów. Tutaj z pomocą przechodzą nam watchery. Jest to osobna funkcjonalność Elki i ona, z tego co wiem, jest już w wersji płatnej. Dlatego tutaj trzeba to też wziąć pod uwagę, jeżeli chcielibyśmy coś takiego zastosować u siebie w projekcie. Oczywiście w Kibana dostarcza też dużo więcej dodatkowych narzędzi, różnego rodzaju dotrysków, natomiast szkoda czasu w tym momencie to prezentować. Z ciekawostek jeszcze, zanim przejdziemy do demo znalezionych w sieci, udało mi się dokopać do jakiegoś, rzekłbym, domorosłego testu performance'owego, benchmarku, gdzie ktoś postawił sobie bodajże na MacBooku 16 giga RAM-u InfluxDB, czyli Time Series DB oraz Elasticsearcha, żeby móc porównać performance takich dwóch baz. Jak widzimy po wynikach, Elasticsearch znacznie wolniej jest w stanie przyjmować dane i je zapisywać do swojej bazy. Wiąże się to z typem danych, jaki przetrzymuje i wyliczeniem tych odwrotnych indeksów. Dodatkowo takie dane zajmują dużo więcej miejsca na dysku, co czasami może być bardzo istotne, zwłaszcza w przypadku, kiedy potrzebujemy dużej ilości danych trzymać przez bardzo długi okres czasu. Ale natomiast taki Elasticsearch znacznie szybciej przetwarza skomplikowanie zapytania od takiej typowej bazy typu InfluxDB. Teraz chciałbym zaprezentować demo. Pokrótce, bardzo szybko przelecimy przez logi metryki. To jest takie pierwsze spotkanie z Kibaną, jak wygląda wizualizacja, potem spróbujemy zobaczyć, jak wygląda zbiór takich wizualizacji spięty w dashboard, co to jest Canvas, następnie Application Performance Monitoring, który jest ostatnimi czasy bardzo, bardzo szeroko wdrażany. Co to jest konsola, po co to nam jest? Spróbujemy puścić jakieś zapytanie na API Elasticsearcha. I jeżeli tutaj czasu nam starczy, może się uda, to zaprezentuję malutki fragment machine learningu. Sam zawodowo nie mam z nim doświadczenia, natomiast wiem, że jest to ostatnio bardzo chodliwy temat.
I tutaj akurat ta wersja demonstracyjna daje nam możliwość przejrzenia tam bodajże 2 czy 3 metryk, przeanalizować przez cały ten proces machine learningu dostarczany przez LK. Jak widzimy, samo demo jest dostępne i otwarte dla wszystkich, natomiast od razu z doświadczenia powiem, nie wszystkie rzeczy cały czas działają i zmienia się to w czasie. Coś, co nawet byłem w stanie przygotować wczoraj, znaleźć sobie już gotowe wykresy, dzisiaj już przestały działać, ponieważ to, co dzieje się z tyłu, jest cały czas rozwijane, zmieniane. Dlatego dzisiaj musiałem na nowo odświeżyć sobie zakres dashboardów, które chciałbym wam zaprezentować. I idąc po kolei, tak jak wspomniałem, zaczniemy od przedstawienia takiego najprostszego przeszukiwania logów. Od czego zacząć? Z lewej strony mamy coś takiego, co jest indeks patternem. Nie można tego pomylić z indeksem, są to rozłączne pojęcia, ponieważ pod indeks pattern będzie nam się łapać każdy indeks pasujący do wzorca. Tutaj jest dość znany, popularny problem, niestety bardzo uciążliwy, a mianowicie w momencie, jeżeli zmienimy coś na indeksach, na Elasticsearchu, będziemy manipulować mapowaniami, będziemy coś zmieniać, to mogą pojawić się nam znaczące rozjazdy, jeżeli chodzi o Kibanę korzystającą z indeks patternów i po każdej takiej zmianie powinniśmy odświeżyć indeks patterny, wtedy Kibana zaciąga sobie nowe mapowania z tych indeksów po to, żeby móc znowu je wyświetlać właściwie. Dobra, ale wróćmy na szybko do logów, jak to wygląda. Logi, tak jak powiedziałem, przechowywane są w formacie JSON-ów. Jesteśmy w stanie podejrzeć każdy z pól w takim dokumencie. Różne opinie krążą, jeżeli chodzi o metodę wyszukiwań, język, metodę konstruowania wszystkich zapytań. Ja mam bardzo mieszane uczucia, bo czasami daje się coś wyszukać dosłownie w 30 sekund jednym intuicyjnym zapytaniem. Czasami trwa to naprawdę dziesiątki minut, coś nie działa. Kibana nie pokaże błędu, co jej się nie podoba. Zdarzyło mi się przynajmniej dwukrotnie, że kiedy potrzebowałem o drugiej w nocy znaleźć jakieś logi, Kibana przestała reagować na zmianę zakresu czasu. Musiałem zmieniać bezpośrednio w URL-u. Także Kibana ma swoje problemy i trzeba być tego świadomym. Natomiast z aktualizacji na aktualizację jest naprawdę lepiej. To tak dla przykładu przygotowałem sobie jakieś szybkie zapytanie. Możemy na przykład przefiltrować takie logi po log levelu. Cześć Karol, tutaj, przepraszam cię, czy mógłbyś jakoś powiększyć, bo tutaj dostałam komentarz, dobra, że trochę słabo widać, więc jakbyś mógł trochę powiększyć, to byłoby super. Nie wiem, czy tak będzie widać. Lepiej, nie wiem, możemy dostać teraz informację zwrotną? Według mnie lepiej, jeszcze zobaczymy na komentarze, ale wydaje mi się, że jest ok. Jakby coś jeszcze było nie tak, będę się odzywać. Dobra. Dzięki wielkie. Tak więc, jak wcześniej powiedziałem, ograniczyliśmy sobie logi tylko do poziomu warning. Przypominam, cały czas funkcjonujemy na indeksie, na indeks patternie zaczynającym się od 5-bit. Dodatkowo na szybko możemy ograniczyć sobie rodzinę naszych hostów. Niech to będą tylko Red Haty. Będę starał się ograniczać takie zapytanie, ponieważ jak widzimy, no, chwilę to trwa z racji, że jest to wersja demonstracyjna. Jak widzimy, przefiltrowaliśmy sobie wszystkie logi w bardzo szybki, intuicyjny sposób. Dodatkowo mamy zakres czasu, którym możemy manipulować. Jeżeli interesuje nas jakiś konkretny wycinek, bo coś nam się tutaj nie spodobało, bardzo łatwo jesteśmy sobie w stanie przejść i zbliżyć tylko i wyłącznie taki okres czasu. Następnie gładko możemy przejść do metryk. Metryki akurat będziemy trzymać tutaj na tym demo na indeksach zaczynających się od metric bit. Oczywiście nasze filtry przestały już być aktualne. I jak teraz jesteśmy w stanie zobaczyć
przepraszam, zaczęliśmy filtrować, wyfiltrowywać tylko i wyłącznie metryki. Z punktu widzenia Elasticsearcha nie mają one żadnej różnicy, jeżeli chodzi o to, jak są przechowywane, jak są wyświetlane. Jest to JSON taki sam jak w przypadku zwykłych klasycznych logów. Możemy w bardzo szybki sposób sobie wrzucać kolejne filtry bezpośrednio już z interesującego nas pola. Czy co jest istotną wiadomością, co jest istotną funkcjonalnością, jesteśmy sobie w stanie przefiltrować, aby wyświetlało się nam tylko jedno konkretne pole, bo na przykład chcemy je bardzo szybko wylistować i porównać. Nie wiem, czy to akurat wskoczy. Wskoczyły to dwa razy. Dobra. Jeżeli chodzi o takie szybkie, wstępne przeszukiwanie, to byłoby tyle. Przejdźmy może do czegoś ciekawszego, a mianowicie do wizualizacji. Gdzieś tutaj mam już znalezioną jedną po prostu działającą wizualizację. Bardzo szybko jesteśmy sobie w stanie wybrać metrykę, która będzie nas nie interesować, przypisać ją do osi Y. Jest tutaj akurat zaprezentowane na wykresie są dwie wartości. Są to wejdy przychodzące i wychodzące. W miarę ładnie się to prezentuje na tego typu wykresie. Natomiast tu też mogę dodać od siebie, że jeżeli chodzi o samą wizualizację, to na rynku są na pewno lepsze rozwiązania, lepiej sobie z tym radzące. Wielokrotnie miałem problem związany z złym przeskalowywaniem tych wykresów, zwłaszcza jeżeli wielkość okienek była, powiedzmy, niestandardowa. Zdarzyły mi się problemy, jeżeli chodziło o przeskalowanie samych jednostek danych, także też nie jest idealnie, jest coraz lepiej, natomiast czasami trzeba uzbroić się w cierpliwość i żeby doprowadzić taki wykres do takiego stanu, którego nie wstydzimy się pokazać komukolwiek na jakiejkolwiek prezentacji. Ale sam taki wykres jest, można powiedzieć, mało ciekawy, zwłaszcza w dzisiejszych czasach dużych telewizorów. Wykresy możemy spinać w różnego rodzaju dashboardy. Tutaj akurat zaczynam może od takiego średnio użytecznego z punktu widzenia inżyniera. Jest on chyba bardziej biznesowy. Jest związany akurat z lotami samolotów, gdzie wyliczone były średnie ceny biletów, średnie opóźnienia samolotów. Ktoś gdzieś na dole jeszcze był w stanie stworzyć mapę, która umożliwia nam pokazanie, ile połączeń, ile lotów odbyło się z danego miasta i jaki był cel podróży takiego samolotu. Naprawdę, jeżeli chodzi o rodzaje różnych wizualizacji, można tutaj poszaleć. No, jest dużo, dużo zabawy i naprawdę efekty można uzyskać naprawdę bardzo interesujące. Przejdźmy teraz do troszkę bardziej przyziemnych, związanych pewnie z pracą zawodową większości z nas. To jest akurat dashboard typowo związany z logami. Jesteśmy w stanie wyświetlać sobie aktualnie w ostatnim przedziale czasowym występujące logi, ich, że tak powiem, severity, jakie zapytania poszły, jaki był URL, na które takie zapytania poszły, jaki to był rodzaj zapytania, get, post, jaka była odpowiedź, dokładnie jej kod. Wszystko zależy w tym momencie tylko od nas, możemy łapać to w ładne wizualizacje, zapinać na to potem różnego rodzaju alertowania i przejdziemy do tej mniej popularnej części Elasticsearcha, czyli metryk. Metryki też świetnie się wizualizuje, owszem, trzymamy je tak samo jak logi, natomiast nie przeszkadza nam to w żadnym stopniu spróbować to zwizualizować w sposób, którego nie powstydzilibyśmy się pokazać. Można budować naprawdę fajne dashboardy, dużo kolorów, byle nie przesadzić, bo niestety czasami potrafi się to rozmazać. Możemy zbierać od podstawowych jakichś metryk, jak zwykłe zużycie CPU, pamięci. Ten dashboard akurat, co może tutaj zainteresować w tematyce DevOpsowej, to są dashboardy metryk pobieranych z Node'a, cluster Kubernetesa. Owszem, możemy tak samo pobierać różnego rodzaju metryki z już samych podów funkcjonujących na tym klastrze. Co następnie? Dosłownie 30 sekund poświęćmy funkcjonalności canvasów. Dla mnie to jest nic jak zwykłe fotodryski, jak to się teraz mówi, albo mówiło lata temu. Jest to
ładny, wygodny sposób przedstawienia jakichś danych, sposób już według mnie mocno marketingowy, ale tego typu dashboard bez żadnego problemu jesteśmy w stanie postawić w holu głównym, gdzie będzie pokazywać, nie wiem, zysk dzienny, czy już przepracowaliśmy naszą dzienną normę, czy jesteśmy w stanie pochwalić się czymś zwykłemu szeremu przewodniowi wchodzącego do nas dosłownie na 5 minut, zostawić tylko paczkę na recepcji. Tyle, jeżeli chodzi o Canvas. Następnym, co chciałbym przedstawić, jest APM, czyli Application Performance Monitoring. Jest on bardzo prosto rozwiązany w Elastic Stacku i daje naprawdę dużo możliwości. Polega on na postawieniu dodatkowego APM serwera, jest to taki komponent całego stacku i bardzo, bardzo łatwe ściągnięcie odpowiedniego agenta w zależności od języka, który nas interesuje, na przykład Java. Wtedy taka aplikacja, jak się uruchamia proces, jest podpina się do takiego agenta i wszystkie szczegółowe metryki już bezpośrednio z procesu Java są eksportowane i możemy je sobie tak naprawdę z automatu. Tu niewiele jest naszej ingerencji, a bardzo dużo informacji jesteśmy w stanie dostać odnośnie opóźnień, odnośnie czasu na każdym kroku, który aplikacja spędziła. Widzimy transakcje, które wykonywała z punktu widzenia pomiarów wydajności konkretnych aplikacji, zwłaszcza teraz, kiedy dzieje się to w klastrze, kiedy na takich nodach mamy dziesiątki czy setki aplikacji, to takie informacje APM związane z tylko i wyłącznie z jedną aplikacją są naprawdę bardzo użyteczne. Szybkim krokiem do alertów. Jeżeli chodzi o alerty, tak jak wspomniałem, możemy z poziomu Kibany zrobić bardzo prosto, ale też niestety bardzo proste alerty. Tutaj najprościej będzie nam przejść z metryk. Tutaj. No, niestety chyba jednak nie stąd. I mając taki wykres do jakiejś konkretnej metryki, która nas interesuje, możemy stworzyć bezpośrednio od razu alert, ustalając threshold, ustalając czas, który dana wartość musi być powyżej zadanego progu. Jako akcję możemy podjąć wysłanie maila, informacji na Slacku, wystawienie alarmu czy ticketu na jakimś rozwiązaniu typu PagerDuty. Jak widzimy, niestety z racji, że jest to read only, to niestety nie mogę takiego alertu stworzyć. Natomiast jestem w stanie zaprezentować, jak wyglądają różnego rodzaju akcje, których możemy tutaj podjąć, jak prosto jesteśmy w stanie zmienić warunki, zmieniać różnego rodzaju thresholdy. I takie alerty działają. Jeżeli chodzi o skomplikowane watchery, o których tutaj powiedziałem, niestety na tym domu nie jestem w stanie pokazać, poza tym nie jest to też prosta sprawa zrobić naprawdę dobrego watchera, który spełnia nasze oczekiwania. Co dalej? Bardzo popularne narzędzie, a mianowicie konsola. Nie mam jej tutaj. No, nic innego jak zwykła prosta konsola, natomiast tak jak powiedziałem, Kibana i Elasticsearch funkcjonują bardzo mocno na podstawie API. Taka Kibana głównie służy do tego, żeby odpytywać na przykład właśnie Elasticsearcha po API, którym wystawia. Możemy różnego rodzaju zapytania do takiego Elasticsearcha po prostu wysyłać, dostajemy odpowiedź, to akurat łapaliśmy logi związane z kawką, agregowaliśmy je co do godziny, łapało się nam w każdej godzinie konkretna liczba dokumentów. I tutaj powiem, że mam tutaj kilku kolegów na przykład z pracy, którzy jak już tylko do nich dzwonię, to już mają otwartą konsolę, bo oni praktycznie Kibany nie używają w inny sposób, bo większość funkcjonalności są w stanie załatwić przez konsolę, a sam nieraz, jeżeli napiszę jakieś super skomplikowane zapytanie tylko po to, żeby, znaczy tylko po to, i wysyłam im do review, czy uważają, że jest OK, to w pierwszej sekundzie wywalają 90% z tego, bo da się to zrobić dużo, dużo lepiej, tak żeby wyglądało to optymalnie. Moje po prostu działa, natomiast może to działać zdecydowanie dużo szybciej, także doświadczenie tutaj gra naprawdę, naprawdę dużą
dużą rolę. To przejdźmy teraz do tej ostatniej dodatkowej rzeczy, którą pokrótce tylko na szybkości chciałem zaprezentować, czyli ten machine learning. Jest to bardzo duży, rozbudowywany teraz moduł, bardzo dużo prezentacji jest czy na internecie, czy na różnego rodzaju meetupach z tym związanych. Przykładowo możemy sobie sprawdzić związaną z jednym konkretnym wykresem. Niestety to trwa, dlatego też chciałem ograniczyć ładowanie tego typu rzeczy w trakcie prezentacji. Natomiast tak jak tutaj widzimy, bierzemy pewną metrykę, pewne dane, które nas interesują, przepuszczamy przez taki machine learning i na zasadzie analizy i poszukiwania różnego rodzaju patternów, taki Elasticsearch jest w stanie nam wskazać anomalie, które według niego z odpowiednim tam skorem są nieoczekiwanymi. I z takich ciekawostek związanych właśnie z tym machine learningiem, na niektórych prezentacjach, które oglądałem, na przykład byli w stanie stwierdzić, że taksówki w danym dniu, w daną godzinę poruszały się wolniej niż zwykle. Okazało się, że to dlatego, że na podstawie kręcenia filmów Hollywood wynajęta czy tam zablokowano jakieś 2-3 ulice, przez które przyjeżdża bardzo dużo taksówek i trwało to dosłownie przez 2 godziny w ciągu dnia, zaskakująco długo, a ciężko było znaleźć jakiś konkretny powód. Do bardzo przydatną funkcją, no przynajmniej tak jak mówię, tutaj muszę teoretyzować, bo nie używam tego na co dzień, jest forecast. Na podstawie danych zebranych Kibana jest w stanie nam przedstawić prognozę, jak to będzie wyglądać w przyszłości z dość dużym prawdopodobieństwem. I na tej podstawie możemy zapinać sobie różnego rodzaju watchery, które nas poinformują, że coś wygląda niezgodnie z wzorcem, którego tutaj machine learning się spodziewa, i dostajemy informację, że prawdopodobnie przewiduje z danym tam prawdopodobieństwem, że coś stanie się w najbliższej przyszłości i czy akcję możemy podjąć dużo, dużo wcześniej, jeżeli nie chcemy zostać na przykład obudzeni w nocy z soboty na niedzielę, a możemy załatwić problem we wtorek, o którym w ogóle nie wiemy i śpimy spokojnie, natomiast machine learning przynajmniej powinien czuwać. Chyba z mojej strony to tyle. Tomek, przejmujesz pałeczkę? Tak, poprosiłbym. Widać mnie? Tak. Świetnie, więc teraz będzie część o Prometeuszu i tak naprawdę chyba większość z was, jeżeli pracujecie z chmurami albo z dockerami, albo z dużą skalowalnością, to zapewne używacie Prometeusza, więc pokrótce o tym, jak i dlaczego, co jest sercem. Prometeusz powstał chyba około 2012 roku i tak naprawdę jest sercem całego ekosystemu. Rozwiązania tutaj, według starego powiedzenia polskiego, każdy rzepkę trochę sobie skrobie. Nad wszystkim czuwa Cloud Native Computing Foundation. Natomiast no, ciągle jest to rozproszone i tych elementów jest bardzo dużo. Mam nadzieję, że też widzicie mój znacznik, naprawdę jest nieduży. W samym środku mamy serwer Prometeusza, który na Prometeuszu używa się określenia skrypować te dane z eksporterów lub pobierać te informacje. To, na co warto zwrócić uwagę, że prawie wszędzie jest ruch w kierunku pól. To znaczy, że to Prometeusz odpytuje konkretne porty i konkretne hosty, natomiast tylko w jednym albo w dwóch przypadkach jest to push. Do nas security i można też to sobie fajnie rozważyć. Co jest ogromną zaletą samego Prometeusza? Jak widzisz, to Discovery, pobierać informacje o ilości podów, które znajdują się w środku, możemy zbierać informacje i to dzieje się samo, bez naszego udziału. Generalnie jest to auto-discovery. Jest też jakaś możliwość, na przykład można, gdzieś widziałem rozwiązania oparte na konsulu, więc naprawdę jest tego dużo. Postawiony raz poprawnie, że tak powiem, przy ilości deploymentów, jeżeli będziecie działać w chmurach, każda nowa instancja, czy to będzie nowy pod, będą automatycznie się pojawiały i dodawały
ich metryki i Prometeusz będzie je skrypował. Kolejnym takim ważnym elementem jest grafana, która tak naprawdę służy do wizualizacji i obrazowania tego wszystkiego oraz tworzenia dashboardów. Natomiast ona też ma dużo więcej funkcji, o tym będzie później w trakcie demo. Kolejnym elementem jest Alert Manager i tak naprawdę tutaj jest ten kierunek push, gdzie metryki, alerty oparte na metrykach są wypychane i w Alert Managerze możemy napisać reguły, zdefiniować, co ma się dziać z którymi alertami, gdzie mamy kierować warningi, gdzie mamy kierować krytykale, jak często mają być wysyłane i, że tak powiem, ilość integracji jest przeogromna, mail, Slack, webhooki, wszystko, co, że tak powiem, z całym inwentarzem jest tego naprawdę dużo. Teraz przejdźmy do bardziej szczegółowych rzeczy. Prometeusz serce. I tak naprawdę, jak po pierwszej instalacji Prometeusza otworzy Wam się dokładnie ta strona, dokładnie będziemy ją omawiać za chwilę na prezentacji. Tutaj jest pierwsza metryka, która Wam się pojawia z podstawowego Node Exportera. Jest to, czy dany eksporter, dana instancja jest up, jest dostępna, czy nie. Bardzo przyjemna, łatwa, natomiast tutaj są same dane, będziemy omawiać to za chwilę. Jak działają same eksportery? I tak naprawdę nie ma różnicy, w jakim języku napiszecie eksportera. Ważne jest to, żeby na określonym porcie były dostępne tak naprawdę taki format danych. Ruch jest po HTTP, więc czy strzelicie curlem, WGET-em czy czymkolwiek, czy telnetem, czy czymkolwiek innym, jeżeli tylko odpowiedź będzie wyglądała w podobny sposób. Pierwsza informacja jest o tym, co to jest za metryka, druga informacja, jaki to jest jej rodzaj i trzecia to jest dokładnie, trzecia linijka to jest, co to jest za metryka i jej wartość. Na stronie, na oficjalnej stronie Prometeusza policzyłem, sprawdziłem, jest 223 eksportery oficjalne. Jeżeli macie coś, to używać jakiegoś narzędzia, czy to bazy danych, czy czegokolwiek innego, najprawdopodobniej już ktoś taki eksporter napisał, on jest. To są linki z oficjalnej strony, obstawiam, że tych nieoficjalnych jest w okolicach, możemy liczyć w 1000 albo nawet więcej, bo Prometeusz i eksportery są bardzo popularne, więc na pewno jest tego dużo, dużo więcej. Kolejnym takim elementem, na który chciałem zwrócić uwagę, jest PromQL i tak naprawdę będzie to pierwsza rzecz, którą się zderzycie, instalując Prometeusza i cały jego ekosystem. Pierwsze zapytania wydają się bardzo proste, są bardzo łatwe. Jak widzicie, jest to początek, nazwa metryki, informacja o tym, jaki to jest job. Natomiast to drugie zapytanie jest już wyciągnięte z systemu, którego ja osobiście używam i który monitoruję. Te zapytanie sprawdza dostępne miejsce na dysku i pokazuje tą wartość. Jak widzicie, tutaj są różne parametry, których można użyć. Im bardziej będziecie w to się zagłębiać, tym będzie to trudniejsze. Początkowo może wydawać się to trudne, natomiast z biegiem czasu, że tak powiem, i doświadczeniem, które będziecie zdobywać, język PromQL-a będzie coraz łatwiejszy, natomiast ciągle jest to wysoki próg wejścia i warto o tym pamiętać. To dalej. Następną rzeczą, której pokazywałem, jest Alert Manager. To również jest dostępne przez stronę po HTTP. Wchodzimy sobie, mamy taki fajny dashboardzik, możemy tutaj wyklikać, popatrzeć. Część alertów możemy zrobić silence, możemy sprawdzić statusy i tutaj będziemy mieli informacje. Natomiast nie jest to jedyny sposób, w którym możemy wykorzystywać, znaczy w którym możemy budować alerty. Bezpośrednio w Grafanie też jest taki odnośnik, pokażę go. Później jest taka specjalna ikonka. Następną rzeczą, jeżeli chcielibyśmy zbudować jeden system, w którym będziemy widzieć i logi, i metryki, to jest komponent, który się nazywa Grafana Logi. I tak naprawdę jest to odpowiednik Filebitsa, Promtail, jest to proces, zwykły proces, który odpalamy w systemie, on czyta logi i wysyła je do konkretnego miejsca, tym miejscem jest Loki. Loki jest to główny serwer, który składuje te logi, które otrzymuje. To wszystko jest składowane w Time Series Databases. Tak naprawdę to są dwa pliki. Jeden z nich jest indeksem i te najważniejsze rzeczy są tam trzymane, a drugi to jest taki log, do którego jest dopisywane są informacje. No i do tego jest potrzebna Grafana, która będzie nam to
wyświetlała i w którym będziemy mogli sobie zobrazować i widzieć, jak to te logi płyną, filtrować je, chociaż filtrowanie jest bardzo ograniczone, ale będziemy mogli je oglądać. Więc to jest taki odpowiednik składowania logów. I tak wygląda mniej więcej dashboard z logi, z logami, które wysyłamy. Jak widzicie, pierwszym parametrem jest file name, czyli skąd dokładnie. Tutaj mamy informację o tym, czego poszukujemy i wyświetla nam się w taki sposób, że tak powiem, logi, których chcemy. Jakie są? Jest to dostępne, natomiast minus jest taki, że zaawansowane filtrowanie, tak jak w przypadku Elasticsearcha, jest bardzo trudne albo wręcz niemożliwe. Natomiast no, ciągle jest taka opcja, gdybyście potrzebowali, to można je, te logi można sobie pokazywać i wyświetlać. Grafana. Grafana tak naprawdę służy nam tylko do budowania i wyświetlania dashboardów, ubierania ich w kolorki, wizualizacji i, że tak powiem, to jest to miejsce, w którym będziemy sobie oglądać te najważniejsze nasze metryki. Odpowiednik Kibany za chwilę będzie demo, więc więcej wyklikam, pokażę co, gdzie i jak można zrobić. To jest prawdziwe zdjęcie. Ja siedzę gdzieś tam pod tymi monitorami. To są tylko trzy. I w ten sposób można na przykład, co mi się strasznie podoba, sobie, my to nazywamy TV dashboardy, które są takimi podstawowymi kafelkami, które mówią nam, że jakiś z komponentów naszego systemu nie działa. Ten poprawek, który w lewej właśnie pokazuje, to są klastry kawki. Tu po środku mamy na przykład Elasticsearcha. Tutaj nawet widać, że jeden z nich jest na czerwono, ponieważ jakiś tam inicjuje się jakiś szar, a tutaj mamy na przykład RabbitMQ. Więc to jest codzienne moje pracy, prawdziwe zdjęcie. W Grafanie nie ma takiej możliwości, to bo jest bardzo ograniczona, żeby pokazać wszystkie alerty. W związku z tym można użyć sobie czegoś, co się nazywa Karma Dashboard, który pięknie wyfiltruje nam z Alert Managera konkretne alerty, które chcemy danego środowiska. Więc jeżeli chcielibyście na przykład pokazać w jednym miejscu tylko alert z produkcji, tylko krytykale, albo dla każdego z zespołów, powiedzmy, dedykować taki Karma Dashboard, można to sobie zrobić. Jest to fajnie pokazane, nawet całkiem czytelne, jeżeli tych alertów nie ma za dużo. Teraz demo. Demo będzie o eksporterach. Pokażemy Prometeusza, Alert Managera i Grafanę. Uwaga, przełączamy się. Widzicie? Halo, halo. Tak, wszystko widać, demo i wszystko. Czym nie widać? Halo, halo. Tak, Tomek, co się dzieje? Czy widać mnie? Ciebie teraz nie widać. Aha, a demo, dobrze, ale czy słychać? Słychać, tak. A demo przed chwilą było widać. O, dobra, już jest dobra, wszystko dobrze. Świetnie. To tylko potrzebuję głosu potwierdzenia, tak lub nie. Dobrze. Więc to jest pierwszy z naszych linków o Prometeuszu. Tutaj najłatwiej będzie wytłumaczyć o tym, jak on działa i co się z nim dzieje. Więc pierwszy jest Node Exporter. Generalnie jest to strona dostępna po HTTP, więc możemy sobie otworzyć. Tutaj widzicie metryki. Bardzo proste, bardzo łatwe, tak jak wspomniałem. Generalnie w czym to napiszecie i jak, to jest wasza zabawka. Jeżeli użyjecie nawet standardowego Node Exportera i powiedzmy sobie z crona wywołać jakieś polecenie i w pliku zapiszecie, w odpowiednim miejscu zapiszecie wynik w takim formacie, to to też będzie się skrypować. Bardzo, bardzo łatwe, bardzo proste. To też dostępne. Kolejną rzeczą. No.
Halo, Tomek, coś przerwał połączenie. O, teraz może? O, dobrze, już jest OK. Dobra, to teraz, że tak powiem, mamy Prometeusza. To jest, że tak powiem, podstawowa konsola, nazwijmy to. Możemy sobie wpisać metryki, których szukamy. Jak widzicie, automatycznie nam tutaj mamy podpowiedzi. Wpiszmy sobie najprostszą, czy dane jest dostępne. Tutaj jest prosty język SQL albo prosty, jak już ktoś ma doświadczenie. Co dodatkowo możemy sobie stąd wyciągnąć. Możemy sobie, jeszcze raz wróćmy. Co możemy? Tutaj jest bardzo fajna zakładka, status możemy, targets. To są nasze eksportery, które mamy dostępne, które są dopisane i które w danym momencie, że tak powiem, skrejpujemy i sprawdzamy. Mamy jakieś tam podstawowe grafy, które możemy... Co jeszcze możemy tutaj zrobić? Jeżeli nie wpiszemy sobie, będziemy poszukiwać takiej metryki, to możemy pokazać podstawowy graf, a przynajmniej powinien się pokazać. O, i tutaj widzimy, że tak powiem, dać jeden konkretny, możemy przeklikać się, możemy zwiększyć czas i możemy sobie, że tak powiem, wybrać to. Kolejną rzeczą. I tutaj są jakie alerty mamy. Kolejną rzeczą, którą chciałbym Wam pokazać, będzie Alert Manager. Tutaj jest najbardziej podstawowy. Jak widzimy, tutaj są już jakieś alerty, cztery alerty. Tutaj możemy kliknąć Silence, wyciszyć je. Możemy też pokazać źródło, skąd one się wzięły, dlaczego akurat się w tym momencie zapaliły. Tworzy się je bardzo prosto. Generalnie w pliku przypisujemy tą samą metrykę, ustawiamy zależność albo wartość, po przekroczeniu której albo poniżej której ma się zapalić alert i będzie nam się, że tak powiem, pojawiał i będziemy mieli dostęp do niego. Tutaj jest zakładka, która pokazuje, które alerty zostały wyciszone. Tutaj mamy jakiś, który wyekspirował. Czy załaduje nam się status? Tak, a tutaj są podstawowe informacje o naszym alert managerze, skąd, gdzie i dlaczego, tak, jakie informacje, jak widzimy, ile czasu musi czekać, grupowanie alertów, kiedy będzie powtarzane i tak naprawdę cały plik konfiguracyjny. Teraz przeskoczymy do Grafany. To jest nasz trzeci link i tutaj będzie trochę łatwiej i chciałbym Wam trochę więcej pokazać bezpośrednio, co możemy uzyskać. Oprócz tego fajnej grafiki, jak to wygląda pod spodem i jakie możliwości daje nam Grafana. A więc tak naprawdę Grafana to, powiedziałbym, kombajn do wyświetlania danych, ponieważ nie tylko z Prometeusza. Tutaj jest możliwość wybrania sobie data source'u i na przykład bezpośrednio możemy z CloudWatcha odpytywać i wyświetlać dane. Jak widzicie, tutaj jest cała bardzo długa lista, skąd możemy te dane pobierać i skąd możemy je wyświetlać. Natomiast jest pewien minus. Minus polega na tym, że w zależności od data source'u, który wybierzemy, będzie różnił się ten query. Na przykład dla Graphite'a wygląda ono tak. Spróbujmy znaleźć coś, co będzie bezpośrednio z Prometeusza. O, tutaj pewnie będzie. A, to jest Graphite, a weźmy Prometeusza. Aha, i jak widzicie, tutaj automatycznie zmienił już się nam język, który będziemy używać i będzie to wyglądało inaczej. Więc tak naprawdę data source będzie decydował o tym, jak będziecie budować zapytanie. Na początku może być to trochę mylące. Można stracić trochę czasu na tym, więc warto mieć to gdzieś tam na uwadze. Na stronie Grafany jest dostępnych całe mnóstwo dashboardów i gotowych wykresów, więc najprawdopodobniej, jeżeli czegoś szukacie, już zostało to stworzone, będziecie mogli sobie tego użyć i będziecie mogli to sobie prześledzić. Jeszcze ciekawostka, jeżeli wybierzemy sobie dany wykres, chciałem pokazać Wam jeszcze możliwość budowania alertów, ponieważ nie tylko
w Alert Managerze można ustawiać alerty. Są one co prawda najbardziej wygodne, aczkolwiek są też inne możliwości. Na przykład weźmy ten. Nie, tutaj też tego nie ma. No dobrze, ale przepraszam. Jest też możliwość tworzenia alertów bezpośrednio w Grafanie i wyświetlania ich i zbierania, że tak powiem. I stąd Grafana może bezpośrednio wyświetlać i tworzyć te alerty na podstawie konkretnego wykresu. Ciekawą opcją jest na przykład Inspect, gdzie możemy sobie sprawdzić nasze dane, co on wyświetla, obejrzeć, wyświetlić w JSON-ie, obejrzeć query, żebyśmy mogli dokładnie przejrzeć, jak, gdzie i skąd to się, że tak powiem, bierze. Jak możemy to jak możemy, że tak powiem, znaleźć w środku, jeżeli coś nam nie działa. I zarządzać wykresami w taki sposób, żeby budować organizację, czyli sobie logując się analiz, gdzie będą mieli inne wykresy, bazodanowców, którzy będą mieli inne, więc tak naprawdę jest taka możliwość rozdzielenia tego na różne organizacje i zarządzania tym per użytkownik, żeby wyświetlały się tylko dane rzeczy dla, że tak powiem, dla danej osoby. W związku z tym, że kończy nam się czas, więc przeskoczmy szybko do naszej prezentacji. I tak naprawdę slajd, który jest dla nas najważniejszy, którym chcielibyśmy podsumować to, co chcieliśmy wam pokazać i zaprezentować, że tak powiem, te dwa rozwiązania. Taki takeaway z całej prezentacji, więc po stronie Prometeusza, że tak powiem, najważniejszy to jest pull, ponieważ to Prometeusz czytuje te dane. Czasem zdarza się push, to są na przykład push gateway, gdzie po skończeniu jakiegoś joba możemy wysłać te informacje do, znaczy metryki do Prometeusza, natomiast cały grów w większości opiera się o pull. Natomiast po stronie Elasticsearcha jest to push, ponieważ to bitsy, czy to są metric bitsy, file bitsy, network bitsy, czy cokolwiek innego, to bitsy pushują to bezpośrednio do Elastica. Storage po stronie Prometeusza to time series databases. I tutaj, że tak powiem, są składowane te dane, natomiast główny silnik po stronie Elastic Stacka to jest Elasticsearch, gdzie będzie przechowywał te dane. Do wyświetlania używamy Grafany po stronie Prometeusza, po stronie Elastica będzie to Kibana. Podstawowym narzędziem albo toolem, który będzie dostarczał nam te dane, na których opieramy nasze wykresy, będzie eksporter. Po stronie Elastica będą to bitsy albo metric bitsy, generalnie cała rodzina bitsów. Jeżeli potrzebujemy logów, to będzie to logi po stronie Prometeusza, natomiast po stronie Elastica będzie to filebit, który skrypuje te logi i przesyła dalej do Logstasha. Po stronie teraz część o alertingu, alert manager oraz w Grafanie. Ja bardziej polecam alert managera, dużo łatwiej i sprawniej, szczególnie w dużych organizacjach się zarządza alertami. Natomiast w Grafanie też istnieje taka możliwość, można to sobie wyklikać per graf. Po stronie Elastica jest to w Kibanie oraz w Elasticsearchu będziemy tworzyli nasze alerty, które wcześniej pokazywał Karol. Jakie jest podejście? Więc tak naprawdę Prometeusz zaczął od metryk, a logi dołożył później i dlatego też jest, że tak powiem, ta część z metryk jest dużo lepsza i dużo bardziej dopracowana i skupiona na tym, natomiast logi są, można to zrobić, natomiast ciągle jeszcze potrzebują trochę czasu, żeby wyglądało to sprawnie, ładniej, żeby łatwo się można było tam przede wszystkim poruszać. Elastic Stack poszedł w całkowicie innym kierunku, zaczął od logów i przeszedł do metryk dodając. I tak naprawdę wszystko opiera się na procesach, bo metric bits korzystają z stacji, a możemy też korzystać z audit, więc tego jest naprawdę dużo, to jest cała rodzina bitsów. Tutaj Karol wrzucił bardzo sławny, że tak powiem, cytat. Plusy i minusy to jedyne, co widzę. Karolu, czy ty jesteś? Cały raz.
Świetnie, więc teraz będzie część, w której też prosiłbym ciebie o, że tak powiem, udział. To, co my widzimy z naszych plusów, to może ja powiem o Prometeuszu, a ty powiesz o Elastiku, dobrze? Jasne. Świetnie, więc dla mnie największe zalety używania Prometeusza to wsparcie z Cloud Native Computing Foundation, więc generalnie jest to bezpośrednio nastawione do Kubernetesa, Clouda i skalowania, szybkiego dodawania, tworzenia nowych rzeczy. Mnóstwo rzeczy dzieje się automatycznie pod spodem, jak Auto Discovery Service, wszystkie te rzeczy, które są rewelacyjne, jeżeli używać to w chmurze. Jest ogromny dyżur, ogromny wybór już istniejących eksporterów. Tak jak mówiłem, no, na oficjalnej stronie jest ich 223, natomiast obstawiam, że nieoficjalnych jest to pewnie liczone w tysiącach, bo każdy może sobie to napisać, stworzyć. Jest to relatywnie proste. Pełny, funkcjonalny system, jest praktycznie open source'owy, nie musicie nic za niego zapłacić. Oczywiście są jakieś płatne dodatki i możliwości, natomiast jeżeli chcecie postawić dobry monitoring, jest on całkowicie płatny, całkowicie bezpłatny. To, co kolejną rzeczą, którą ja uważam za ogromny plus, jest serwis Discovery, więc generalnie stawiacie serwis i wszystko dzieje się samo. No i popularność. Jest to tak popularne rozwiązanie, że rozwiązanie wszelkich problemów łatwo i szybko znajdziecie. Wujek Google na pewno wam w tym pomoże. Karol. Jeżeli chodzi o Elastika, to uważam, że bardzo szeroki zakres narzędzi i możliwości. Ja pokazałem bardzo, bardzo niewielki, owszem, pewnie ten najczęściej używany, natomiast zresztą tak jak dało się wyczuć, logi, metryki, alertowania, od niedawna, znaczy niedawno, już chyba 2 lata, temat machine learningu, APM, teraz tam pojawia się też obszar znany pod observability, tych narzędzi tam jest naprawdę multum. Na pewno plusem jest wydajny silnik wyszukiwania. Owszem, troszkę za to płacimy, przez to, że te dane troszkę więcej zajmują i czas zapisu na taki dysk jest, do takiej bazy jest znacznie dłuższy i wymaga to od nas poświęcenia czasu na dobrze dopracowany mapping wszystkich indeksów. Kolejny, no to jest to duży wybór już istniejących modułów i pluginów. Uważam, rozumie się to samo przez się. Naprawdę, nawet jeszcze nie byłem blisko, żebym potrzebował coś sam dopisywać, coś, czego już nie było na zasadzie weź spółki i użyj. Kolejnym punktem jest open source. Tu dodałbym małą gwiazdkę, ponieważ owszem, jest open source, który dla niektórych może wystarczać, niektórzy zahaczą tutaj o wersję płatną. Natomiast zapomniałem o tym, zresztą pojawiło się to w czacie. Istnieje też projekt zwany pod nazwą Open Distro. Jest to w pełni open source'owy, bardzo rozbudowany, obudowany całym community, rzeszą aktywnych kontrybutorów. Projekt, gdzie tam tych feature'ów jest naprawdę dużo i myślę, że jeżeli nie tutaj, to na pewno warto by było poszukać w tamtej dystrybucji. Może uda się to wdrożyć u siebie i spełni wasze oczekiwania. Plusem na pewno jest fakt, że popularność Elasticstacka jest duża i myślę, że jeszcze będzie rosła. Gdzieś znalazłem porównanie, że w ciągu miesiąca przebywa tylu użytkowników Stacka Elki, co łącznie jest klientów z Planka na świecie. Nie wiem, czy to prawda, nie podaję tutaj, że jest to ten, natomiast gdzieś takie porównanie znalazłem. Kolejnym plusem, a mianowicie to, że no, jest to Java w kontekście tego, że możemy to uruchomić na wielu platformach i punkt kryjący się pod nazwą dokumentacja, mianowicie ta dokumentacja jest bardzo obszerna i pokrywa naprawdę myślę, że wyczerpuje przynajmniej większość takich najbardziej popularnych problemów, aczkolwiek ten sam punkt pojawi się też zaraz na czerwono, co pewnie też skomentuję. Dobra, i teraz minusy po naszej stronie, które my zauważyliśmy pracując z tymi dwoma systemami. Dla mnie osobiście pierwszym największym jest PromQL. Na starcie, jak pamiętam, kiedy zaczynałem, jest to problematyczne, trzeba czasu, trzeba się oswoić z tym, jak to działa. Dodatkowo każda zmiana metryk, wyobraźcie sobie, jeżeli macie organizację, w której pracuje 500-600 osób i każda zmiana nowej wersji eksportera zmienia też niektóre metryki, co wiąże się z przerobieniem x ilości dashboardów. W związku z tym potrafi być to ciężkie i toporne.
ilość komponentów. Chciałem przez to powiedzieć, że tak, jest to bardzo rozbudowane, natomiast to jest cały ekosystem, jest mnóstwo linków, mnóstwo zależności, mnóstwo połączeń. Dla niektórych może być to za plusem, dla mnie jest to minusem. Niektóre wersje zmieniają się tak szybko i co chwilę trzeba to upgrade'ować, sprawdzać. Poza tym jest to bardzo rozproszone. Nie zawsze, że tak powiem, jest to w jednym miejscu. Natomiast porównując do Elastica, tam jest jedno, które wypuszczamy, jest konkretna wersja, do której podnosimy. Pull limits w pewnym momencie może się okazać, że wasz, jeżeli będziecie skrypować ilość tych danych, będzie trwało za długo. Jest to też, powiedzmy sobie, jeżeli jeden z eksporterów, przykład mój własny z RabbitMQ, jeżeli macie 1000 kolejek, to będzie to 1000 linii razy N, ponieważ do każdej z kolejki jest kilka metryk, w związku z tym ta lista robi się strasznie długa i ten czas się wydłuża. Występuje też problem z long-term storage. Co prawda rozwiązaniem może być Thanos, który, że tak powiem, część tych danych, szczególnie tych starszych, potrafi przechowywać i łatwiej jest wtedy, że tak powiem, je odpytywać, natomiast częstotliwość próbkowania jest mniejsza, natomiast ciągle jest dodatkowy komponent, który trzeba skonfigurować i zainstalować. Filtrowanie logów, o którym już wspomniałem, używam jednego i drugiego rozwiązania, no jest to ciągle z tej strony toporne i w Kibanie jest to dużo łatwiejsze. Skalowalność tego, bo tak naprawdę jeżeli macie bardzo dużą infrastrukturę, to jeden serwer samego Prometeusza wam nie wystarczy i tu się zaczynają problemy i dużo trudnych pytań. Ciężko jest znaleźć coś, co jest Application Performance Monitoring. Po drugiej stronie mamy, że tak powiem, by default dostajemy biblioteki, które pomogą waszym deweloperom w śledzeniu tego, co się dzieje w aplikacji. Możecie stworzyć coś na wzór, czy to New Relica, czy data, że tak powiem, każdego innego rozwiązania, w którym możecie śledzić sobie, co się dzieje w środku. I jeszcze coś, co się nazywa Artificial Intelligence Operation, ewentualnie to, co Karol pokazywał, Machine Learning. Są opcje, natomiast ciągle jest to poklejone taśmą klejącą, bo trzeba dostawiać dwóch, trzech albo nawet więcej komponentów, żeby, powiedzmy, śledzić anomalie i używać takiego machine learningu. Nie jest to łatwe ani proste. Trzeba na tym spędzić sporo czasu. Karol, twoja działka. No to teraz lecimy z minusami Elki. Od razu powiem, że też one są troszkę wybrane jakby z punktu widzenia takiej osoby, która nie spędziła pół życia na zajmowaniu się tym klastrem, dlatego dużo z nich jest opartych też na takim, rzekłbym, pierwszym wrażeniu. Na pewno konfiguracja, zwłaszcza w dużych środowiskach, utrzymanie całego klastra, żeby się to spinało, żeby naprawdę dostępność była na poziomie, który nas satysfakcjonuje. Potem samo zarządzanie, tak jak wspomniałem w trakcie prezentacji, pilnowanie mappingów, żeby się nam klasyczny tekst, praktycznie słyszany codziennie, indeksy się rozjechały, więc coś przestaje się wyświetlać, coś gdzieś ginie i trzeba tego naprawdę pilnować. Java pojawiła się w plusach, pojawi się też w minusach. Ona tak naprawdę jest zestawem razem z optymalizacją i zasobami, ponieważ no niestety, ale jest bardzo duży problem z zasobożernością rozwiązania Elki. To, jeżeli jakby cały temat optymalizacji, to można tutaj książki pisać. Jest bardzo, bardzo dużo magicznych wzorów na internecie, niestety śmiem twierdzić, że chyba żaden z nich nie zadziałał i taki zoptymalizowany, dobrze działający klaster na zasadzie biorę spółki i korzystam z jakiegoś wzoru i działa mi to dokładnie tak jak chcę, to jest święty graal, jeżeli chodzi o system do monitoringu logowania w projektach. Co gorsza, jeżeli wszystko działa, nie ma awarii, to utrzymujemy klaster na zużyciu, nie wiem, 20-30%, a płacimy za dużo, dużo więcej, bo niestety, jak wiemy, w momencie, gdy jest awaria, takich logów potrafi być rząd wielkości więcej i nasz klaster musi coś takiego udźwignąć. No tutaj tych problemów niestety jest dużo. Dokumentacja tak samo pojawiła się w plusach, jest i w minusach, ponieważ owszem, jest bardzo obszerna, natomiast czasami znalezienie odpowiedzi na relatywnie proste, krótkie, mało skomplikowane pytania, przynajmniej mi potrafiło znaleźć niespodziewanie dużo czasu i żeby jeszcze to było podane wprost, to raczej trzeba było się domyślić albo kleić dwie, trzy odpowiedzi.
relatywnie długi czas zapisu, no to już stricte wynika z architektury. No i tutaj niestety wchodzi też ten pricing, o którym powiedziałem, no, w porównaniu do Prometheusa jest to przynajmniej te prezentowane rozwiązanie ze stajni Elastica. Jeżeli chcemy zrobić to naprawdę, że tak powiem, na wypasie, to niestety musimy wziąć pod uwagę rachunek, który na koniec miesiąca Elastic nam wystawi. To tyle. Dziękujemy. Odpowiadając na ostatnie pytanie, czy da się mieć jeden w jednej zakładce system, który będzie zbierał nam i metryki, i logi, albo metryki, i logi? Tak, da się. Są pewne ograniczenia. Natomiast na dzień dzisiejszy jest to możliwe i pokazaliśmy wam rozwiązania, które gwarantują zarówno po stronie Prometeusza, jak i po stronie Elasticsearcha. To decyzja po waszej stronie. Zachęcamy do testowania, sprawdzania. Czas na pytania. Może uda mi się włączyć już kamerę, także Katarzyno, teraz twoja tak. Kolej. Przepraszam, Maćku. Słuchajcie, pojawiło się pytanie, już cię wyłączam, na które już została trochę odpowiedź, już została odpowiedź podana od Mateusza Głowackiego. I tutaj też widzę, że Karol odpowiedziałeś. Prośba do ciebie jeszcze, jakbyś jeszcze raz mógł odpowiedzieć. Jasne, tam był temat o to, co jeżeli chcielibyśmy przetrzymywać takie metryki przez dłuższy okres czasu. Tak więc, tak jak zresztą tam odpowiedziałem, jest możliwość przede wszystkim za pomocą ILM-a, czyli takiej funkcjonalności, która pomaga nam zarządzać indeksami w czasie i możemy zdecydować, że na przykład po roku, po dwóch latach takie logi lądują na jakimś dysku, czy to na przykład tańszym, jeżeli jesteśmy w chmurze, czyli z SSD przynosimy to na dyski HDD, czy finalnie już na jakiś storage w stylu S3. Lub tak jak zresztą wspomniałem w prezentacji, możemy tutaj zatrudnić roll-up joby, czyli sobie z tygodnia zwinąć jakąś statystykę, na przykład nie wiem, zużycie CPU, zamiast mieć dane co sekundę, możemy zwinąć sobie na co godzinę i taki dokument przesłać na osobny, dedykowany do tego indeks i wtedy świadomie usunąć już tamte metryki, wiedząc, że ich nie potrzebujemy. Super, dobrze. Pojawiło się jeszcze jedno pytanie odnośnie Java Developera i jak można właśnie z takiego stanowiska przebranżowić się na DevOpsa? Oj. Nie moja historia, więc średnio mogę się wytanie. Natomiast ja myślę, że z każdego. Ja bym zaczął od Tuli, bo tak naprawdę jeżeli masz, że tak powiem, deweloperski background, to bardzo dobrze, bo w DevOpsach, że tak powiem, dev jest tą częścią ważną. Kwestia nauczenia się Tuli, których, że tak powiem, DevOpsi używają i na jedno wyjdzie, więc kwestia czasu, praktyki, doświadczenia. I dodałbym tylko, żeby się troszkę też nie nabrać, bo pojęcie DevOps zaczęło być bardzo rozległym pojęciem w stylu murarz, tynkarz, akrobata, gdzie jeden DevOps może nie mieć w ogóle do czynienia z jakimkolwiek developmentem, siedzi zamknięty w piwnicy gdzieś w jakiejś serwerowni, natomiast znam też DevOpsów, którzy dosłownie 90% czasu poświęcają na programowanie w Javie, także ciężko tutaj sklasyfikować, natomiast na pewno nie przeszkadza.